Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera trójeczki, kochani, Azazel, skurczybyk z Legionu Ekstazy. Próbuję uciec, ale mam nadzieję, że mu się to nie uda. Mógłbym oczywiście kliknąć, tu się chyba nic nie powinno wydarzyć, ale oczywiście sobie to rozegramy. Mają sporo piesełów, mają, pomimo tych chaosu i Slanesha, trzeba będzie uważać. Rydwany 2, no i sporo piechoty, go! Aha, jak się jeszcze ładuje, to dziękuję za komentarze, które się pojawiły pod poniedziałkowym, we wtorkowym odcinku. Właśnie, mamy patcha 2.1 na propos wtorkowego odcinka. Właściwie to we wtorek wyszedł patch po prostu 2.1, który niby nam tutaj troszkę pomaga, ale tak naprawdę na początku pomaga. My już jesteśmy tutaj w kampanii dosyć daleko. No i była propozycja właśnie, no nie kapitana, była propozycja dla łowcy czarownic. Także zaraz to zrobimy. Nasze posiłki za minutę 30 aż. No można siedzieć tu na górze. Można by siedzieć na górze. Można siedzieć troszkę z tej strony, żeby nas nie okrążyli. No, albo z tej strony, tylko że oni będą mieli przewagę. Wtedy do szarży. Dobra, mamy naszego czarodzieja Colta, który może parę jednostek spowolnić, co by nie było też głupie wcale. Dwie jednostki tylko moździerzników. Mamy sporo jednostek strzelających. Rozłóżmy się mniej więcej w ten sposób. Dobra. Was damy z tej strony do lasu. A myślę, że troszkę się będziemy bronić. Bardziej niż mniej. Was damy tu. Właśnie nie wiem, czy w lesie. Nie, w lesie chyba nie mogę, kurde, aż tak strzelać, tak mi się wydaje. Empire Endures. Czarodzieju. Wiesz co, ty na flankę właśnie nie wiem, którą. Może na tę. Gdzieś tu. I wy. Właściwie, kogo my tu mamy? Oni są na koniach. Damy was do przodu trochę i potem się po prostu schowamy. No. Idzie Azazel, to jest skurczybyk. Czego już widzę tu? Nie strzelaj na razie. Nie strzelaj na razie. Bo to jest tylko po prostu... I te są ranni w sumie, nie? Więc... Słuchajcie, oni se czekają, nie? Niech se czekają. Oni nie będą mieli posiłków. My mamy posiłki. Za minutkę. W sumie z drugiej strony można by się ewentualnie, tylko spokojnie, tutaj troszkę cofnąć. Znaczy wejść na górę, nie? W ten czas wy będziecie tu po tej stronie. Bądźcie po tej wtedy. Bo tutaj pieseły mogą przyjść. I nie tylko. No, już się tutaj dzieją dziwne rzeczy. Coś tu się wydarzyło? Kamienia szósta. Realne w 100%. Dobra, tyle. Są. Jest Karl Francji i inni. Na razie tak, o, zaraz chwilkę będziemy się ustawiać. Mamy kawalerię w ilości sporej. Tu. Mamy mortars. Mamy milisze. Mamy was na tyłach, gdyby ktoś tutaj biegł i trzeba byłoby go powstrzymać. No, mam nadzieję, że to kurde, dojdziemy na czas. Ty mój miły, chodź.
Dobra, chodźcie tu na razie. Jakoś po prostu. W pieseły. Gdzie wy jesteście? Właściwie nie, wy możecie gonić. Dobra. Jednak tu. Dawaj skurczybyka Azazela. No sporo się dzieje, słuchajcie. Łoty z bicza mnie tu czasnął. Nie bójcie się strzelać. Gdzie jest Karl w ogóle? Tu. Wiesz co, zostaw go na razie. W spokoju. No właśnie. To jest niestety to, że oni faktycznie tu przejeżdżają przez nas, jak chcą. Tu jest chyba okej. Gary chaosu, wyjdziecie do przodu. Miejmy nadzieję. Chociaż tutaj nie powinno się zadziać zbytnio za dużo. Kolejny trzask bicza, niestety. A to za daleko jest, kurde, niestety. Dobra. Wspomóżmy tu. Tu jest ok. Dawaj go skurczybyka. Jak tam z tyłu wygląda sytuacja? Wygląda... Nie, nie wygląda ok. Come on. Dobra, wy już nic nie zrobicie, idźcie do góry. Tu powinno być ok, więc... Go! Ale nas walnęli tutaj. Wspomóż. Karlowi damy pomoc. Dobra. Tyle. The Empire endures. We are Sigma's heirs.
No mam nadzieję, że nie. Czy chcę ich ścigać? Chyba nie. No drobne zwycięstwo. Miało być kurcze pewne, ale... No tak to jest, jak się kurde czeka. No i tam flanka faktycznie, kurde. Oni coraz większą flankę robią. Te pieseły. No nic. Ulala. U Karla wszyscy żyją, nie? Tutaj, kurde. Fuks, ale przynajmniej 20 poziom. Dla ciebie, mój miły, jesteś nieśmiertelny w tym momencie. Weźmiemy pieniądze. Ciach, skurde, elegancko. Powinność ponad piękno. Dyscyplina dla armii i siła broni. Plus 3 dla lordów i wcielonych bohaterów. Bardzo dobra sprawa. Plus sztandar brzytwy. Spoko. To jest nasza... Nie, to jest Ostlund. To nie jest nasza prowincja. Tu jest nasza. Ale nie dojdziemy tam nawet. No można by próbować z trotem. To będziemy mieć plus 10 do tego. Ale tutaj nie. W sumie jakąś jednostkę kawalerii. Tylko tu brakuje, kurde. No, flagelanci, ale to... No nie. No nie, nie, nie. Dobra, zostawmy to jak jest. Mamy 5000 przychodu, elegancko. Trota trzeba będzie tutaj... dziabnąć. Będzie spokój. No i zobaczymy za Zazelem, jak to będzie wyglądało. Tak się zastanawiam właśnie. No dobra. Mamy 11 tysięcy. Co jest też spoczkowe, tylko no właśnie. Kwestia jest tutaj też, kurde, zniszczonego miasta, nie? No i te mury, kurde. Te mury też by były dobre, ale faktycznie potrzebujemy... Czego my potrzebujemy tutaj? Nie wiem, czy tu miałem nie zrobić, kurde, tego w Mindenheimie. No, bo to jest, czy jesteśmy w stanie ewentualnie sobie tam odrobić. Dobra. Dwie jednostki. Potrzebujemy cztery. Halabardzistów trzech jest ok. No nie mają przebicie pancerza niby. Z kim będziemy walczyć w ogóle? Myślę, że weźmiemy. Tu mamy co prawda wóz bojowy. Albo z lodowego dworu, co też nie jest głupim pomysłem. Jakich świecie? W pół. Husarzy. Zamiast do szarży całkiem niezła. Sanie bojowe. Dwadzieścia dwa mamy. No, to dwóch bym nie wziął. Ale w sumie... Carską Gwardię z wielką bronią, to jest za 12 i za... i za dychę, coś... Dobra, poczekamy jeszcze jedną turę. Na razie tyle. W Grünbergu. No, ta wyrzutnia, kurde, piekielnych... skurczybyków by była dobra. I tyle. No bo to są drogie rzeczy, to jest 3700, kurde, mamy 3800, na razie... na razie zobaczmy sobie tutaj. Właśnie. No. Teoderyk. Myślę, że Teoderyk będzie lepszy, bo tak myślałem właśnie, czy cię...
Tutaj nie zamienić. I tak zrobimy. Będziesz miał więcej, że tak powiem, do roboty na mapie, aniżeli w armii, nie? No bo w armii to tam możesz sobie przez chwilkę pobyć, kogoś tam próbować zabić, ale... już mówię, to Daniel mówił. Daniel von Gloss. No i ładnie. Daniel von Gloss. Co jest, kurde, z tym? Przepraszam. Okej. Okay. Dobra, cicho, cicho bądź. Bożesz ty mój. Dobra. Także mamy naszego Daniela. Dobra, mamy, kurde, dobrze, że przeżyłeś. Nieśmiertelność dla ciebie, bardzo dobrze. Wielki pożar dusz. Mamy bastion wiary. To by było dobre. Mistrzowników masz, tu masz. Korpus rajtarów w sumie. No. Korpus rajtarów nie jest głupi. Jeden punkt pójdziemy tu. Jeden pójdziemy w... chyba w blizny weterana. Bo to, kurde, było blisko. Ty natomiast, mój miły. Egzorcyzm. Tak. Odporność na psychologię. No. Tu natomiast dla końca Bibera. Awanturnik ochronne ostrze. No. Dobra. Natomiast sam Karl. Dokładnie tak. Ty potrzebujesz, kurde, w ogóle tego. Czarodzieja. No. Trzymanie armia lorda. Poziom werbowanych kapitanów. Może to nie być głupie. Nieuchwytny. Odporność na magię. Fajnie, fajnie. Weź sobie może... No, przeciwko dużym przeciwnikom. To może być niegłupie. No. Dobra. Boris, ty ich ścigałeś tam wtedy, nie? No, masz czarodzieja, masz kapitana Imperium. Mógłbym wejść ewentualnie tu. Powodzenie zasadzki jest 55%, ale za dużo armii. Im więcej armii, tym gorzej. Tylko, że my nie będziemy się mogli tutaj werbować. No trudno. Troszeczkę się replenizujemy, ale... kawalerii tutaj w ogóle nie ma. Więc się zwerbujmy. No zawsze to 18. Kawalerię potrzebuję, kurde. No w sumie... Na razie dwóch łuczników, tako. Nie łuczników, tylko włóczników. No, a to i tak jedną tylko. Dobra. W razie w ogóle, gdyby nas nie zaatakowali, to będziemy mieć. Dobra, i to są cztery armie, kurde. I myślę, że te cztery armie na razie nam wystarczą. Znaczy tak, na moment. Dopóki się nie porozbudowywujemy. Mury, mury, fajnie, fajnie. Pieniążki są. No, zastanawiam się, kurde, bo tu mamy dostęp, tu robimy to. Zastanawiam się nad kawalerią faktycznie, albo... No... Bo ile mamy dostępów do czarodziejów? Nie mamy w ogóle, no. Bo tu rozumiem, że jak to sobie rozbudujemy... Tak, to jest limit plus 1. No, tylko to 9700 kosztuje aż. Na piątym poziomie, więc zaraz będzie na piątym poziomie, tutaj sobie dorzucimy. Ile to w ogóle, kurde, kosztuje? 15 koła. Bohater się nie poruszył. Nasz Daniel. Nie, na razie siedź tu. Czy mogę tutaj jakiś status dyplomatyczny, nastawienie? Przynależność jest, status dyplomatyczny.
Spaczenie. No. Tu jest spaczenie z Kevinów, ale to zerowe chyba, tak? Są dodatkowe informacje, unoszące się imiona postaci, tak, kontury przy wyborze, tak. O, to mnie interesowało, właśnie. To. No, tutaj spada. To jest spaczenie z Kevinów. No właśnie, tej informacji mi brakowało. Chodź tu. Dobra, szansa na epidemię zarazy niestety duża. Następne ulepszenie budynku, wiemy, następny posterunek nie chcę. Kliknijmy turę. Zobaczmy, co się wydarzy. O! Dołącz do wojny. Wiesz co, spoko, ale nie. W sumie tak jak, kurczę, miałem ostatnio w tym, nie? U walki to sobie zrobimy tak, żeby... sprzymierzone frakcje, żeby mi nie pokazywało tego w ogóle. Bo nie potrzebuję tego. Wrogie frakcje ma być najszybciej i tyle. Neutralne frakcje. Twoja frakcja. Neutralne frakcje też nie potrzebuję. Nie strategiczny. Wyłącz. Tyle. Także po prostu tych, co nie widać, nie będziemy po prostu jakby na szybszym. A wrogie frakcje, żeby mi kurde pokazywało, bo muszę wiedzieć, co się dzieje. O, tup. Dobra, oni uciekają. W sumie, co tu się wydarzyło? Au. No, jeszcze tam Legion Cienia, kurde, jak Belakor tu przyjdzie. Wiesz, z Belakora jest najwięcej, kurczę, tych plus 4 chyba procent siła broni dla wszystkich w armii. Chyba dyscyplina. I coś tam, parę jakieś 4, ogólnie 4 cechy się zwiększają. Także Belakora warto pokonać. Propozycja Konfederacji, słuchajcie, ostatnimi czasy z Nordlandem. Nie. Siedźcie sobie, 7 mamy. Handel towarem, git. Teraz powinniśmy mieć troszkę więcej. Dobrze. Ja cię, gościu, widzę. Myślałem, że się tutaj, kurde, ten schowa. Co tu się dzieje? Możecie mnie zostawić w spokoju tutaj? Danielu, weź tam porów porządki. Wiecie co? Karl. Czy ty dojdziesz tutaj? Onwards. Ja wiem, że w dwie armie to robię i powinienem to w jedną armię robić, ale jesteśmy... Naprawdę. Gdzie ty jesteś tutaj? Nie, ty poszedłeś tu przecież. Bożeż ty mój. Weź ich tam. Wyeliminuj. 46, 39, 40, Conry 41, to tu mieliśmy największą szansę. Ja, kurde, sukces. Tempo badań plus 10%, plus specjalista dla ciebie. Dobra, tutaj handel towarem. Możemy iść w sumie w siros zbożowy, bo tu mamy wszystko. No to by było też dobre, ale tempo badań, limity dla czarodziejów bitewnych i no. Pójdźmy w linię montażową. Niestety nie mam pieniędzy, kurde. Mógłbym poczekać w sumie jedną turę i zobaczymy. Z Kevinami ogrami, natomiast... z Bretonią tu jest, podczas walki z Norską, wojownikami chaosu, demonami chaosu, zwierzę ludźmi, to muszę wziąć. Tu jest z elfami, nie chcę z elfami, z kasnoludami, tym bardziej nie chcę, tutaj też spoko. Tu jest z wampirzymi hrabiami, królami grobowców. I tu jest ze Kevinami, zielonoskórymi, na razie tego nie też nie potrzebujemy, aż tak.
Więc w sumie... Dobra, nie, jak będziemy mieć jakieś kurde pieniądze większe, to wtedy. Tu jest minus 6. Musimy iść w pieniądz. Gdzieś wydawało mi się, że... Moment, z tym na razie. Gdzie ja poszedłem? Tu w pieniądz. Tu się rozwija. 4 tury tutaj. Za 2 tury będziemy mieć 4. No, Caracas Garas, kurde, przejąć, ale to... Ale to okej, na razie. Porty. No, tutaj nic. W Marienburgu. Niestabilność prowincji na Turę. Oni to przejęli? Chyba nie. Jest minus 5. W ogóle to spaczenie wzrasta, bo co? Bo to. Okej. Okay. Za 2600. Kontrola. Trochę dużo tego. Ale to zrobimy. Im szybciej, tym lepiej. No, pieniędzy trochę potrzebuję. Dobra, mój miły. Boris. O. Ja cię mogę kliknąć, Borys. Dobra, to odgonione. Mógłbym ewentualnie przeatakować, kurde, to. Jisru. I oddać. Drobne zwycięstwo. No dobra, nie, no bo to kurde. Dostaniemy dość dużo, chociaż mała jest. Zawalczmy sobie z wampirami. Dobra, a tu ładne miejsce jest. A to ta Bretonia po nocy. W sumie jak są wampiry, to jest po nocy. Ale to ładnie, kurde, wygląda właśnie za dnia, że tak powiem. Naprawdę, kurde, mega. To jest mega mapa. Mega, 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 mega. Dobra. Gdzieś tam będziemy wbijać. Ty jesteś na jakimś... Gryfie, nie. A, bo to jest otwarte, tu nie mamy murów. Dobra, ja myślałem, że tutaj są kurde mury. No to nie. Wy macie strzał w ruchu w ogóle. To trzeba o tym pamiętać. Mota! 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 Właściwie. Bo nie mają... Nie, mają wieżę. Hurra! Na nich! Bo tu jest, rozumiem. Nie, nie ma. Łazić. Właściwie włazić wy. Taking positions! Awaiting orders!
Yes, sir! At speed! For Hound and Hammer! By Ulrich's wrath! Great swords! Attack! Halberdiers! For the Emperor! Amber Wizard! A ja bo nie wykupiłem, kurde. Przepraszam, że tak nie komentuję, ale chyba wszystko widać. Magic untamed! Halberdiers! Sigma! Charge! Running! Bo to musi być połowa jednostka. Połowa jednostka. Połowa jednostki musi być zaznaczona, żeby to zadziałało. Grubowo straszno. Sigma guides us. We are Sigma's heirs. By Galmaraz. Czy wy weszliście tędy? Quick march. Quickly. No lingering. To jest mega kurde mapa. Tak mi się podoba. Naprawdę, kurde, dostajecie tutaj w dupkę? A, dawaj. Dobra, tyle. No, pewne zwycięstwo tym razem. 103. 0. 323. Właśnie dlatego, kurde, warto mieć ich na ten... na wampirów. Omega, tu 50. No, ogólnie wszyscy spoko. 7 niestety, ale... ale... przyjmiemy ten Montfort, czy gdzie my tam jesteśmy? Nie, Montfort tutaj nie jest. Przyjmiemy sobie go i go sprzedamy po prostu. Mamy tarczę uroku, słuchajcie. Szansa na zablokowanie strzał plus 24 i odporność na obrażenia. To jest spoko. Spoko. No. Można zrobić grabież i okupację w sumie. Tak zrobimy. Kontrola plus 2, zaklinacz, tarcza uroku, ofiary schwytane po bitwie. Dyscyplina podczas walki z wampirzymi hrabiami. Gzizru! Także posiedzimy tutaj moment. Albo i nie. Zaraz zobaczymy. Osłona Sigmara byłoby dobre. Może dopiero czwarty, kurde, poziom. No.
Weźmy Flock of Doom. Ja stąd już nie wyjdę niestety. Jak oni mnie kurde złapią we trzech, to sobie poradzimy. Tylko nie wiem, czy będę miał tyle kurde strzał. To jest takie pytanie. Mogłem kurde pomyśleć wcześniej. Dobra, czarna dziura to jest to, ale mówiliśmy, że zostawimy to w razie W, Mindenheim. No. Jeden stack. No to zawsze pieniążek będzie. I 531 zł zostało. Tu mamy. No. Nie, no muszę się kurde tutaj, słuchajcie, ten. Idźmy w tym kierunku. No, powolutku. Kopalnia złota. No. Nie wiem, czy nie damy murów, kurde, tutaj. To jest najbardziej wysunięty. Przyczółek. Dobra. Ale lodowy dwór. Tup, tup, tup. No i co? A, dwie jeszcze armie mają. No, tutaj trzeba będzie, kurde, zrobić porządek na północy, ale to kiedyś tam, w przyszłości. Złamany topór idzie i pyrusowe zwycięstwo. Wiecie co? Wezmę to. No. Nie atakują nas. Dobra. Zróbmy tu faktycznie porządek na południu też, taki delikatny. To Azazel jest, czy kto? Już kurde, nie wiem. Nie wiem, gdzie jest kurde trot. Zerwali ze mną pakt o nieagresji, bo mają wojnę z zakonem. What? Durtu. Ty jesteś durniem, a nie durtem. Dobra, ci idą tam. Oblegają nam niesamowity Erengrad. I tam trzeba będzie wysłać kogoś. Myślałem, żeby tutaj poszedł niesamowity Karl. Do Behafen. Topór Groma, słuchajcie. Grom używa swojej ostatniej. Skąd my to mamy? Radzenie przeciwnika. A, no tak, tam. W tym kurde garnizonie. Premia przeciwko piechancie, pancerz przebijający. O kurde. To wiemy. Dobra. Bo Zawastra nie jest nasza, to jest południowy oblast. Zostawimy to. Mógłbym chciał iść tu. Zaatakować do którędy? Dołem. Tylko teraz jesteśmy na naszym kurde podwórku i się uzupełniamy. A za chwilę się nie uzupełnimy. Więc wiecie co? Uzupełnimy się faktycznie w osadzie. Do końca. Ty mój miły. No właśnie, nie wiem. No. Sławne regimenty. Trzy jednostki strzelających mamy. Nie mamy konnicy w ogóle. Miecza Ulryka. No raczej. Dobra. Słup czarnego kamienia, słuchajcie. Ewentualnie... Fritza. Grom jest... Znaczy Grom. Czy macie wojnę z nimi? Nie. W sumie to nie byłby głupi pomysł. O kurde.
A tutaj wygląda sytuacja. Zamek Ortua. Oczywiście jest armia, ale to jest armia żadna. Tuło! Szlachetna praszka. Oczywiście kontynuujemy oblężenie wraz z zwierzami. Jak wyjdą, to wyjdą. Ich po prostu zmieciemy, miejmy nadzieję. Jizeru. Sojusz militarny. Ja mam jeszcze, kurde, dla ciebie osadę, jakbyś chciał. To jest Jizeru, tak? Jizeru. Ty mi dasz wtedy pieniądze. Będzie git, nie? Very well. Very well. Dobra. A, mój miły. Eilhart jest jeszcze nasz. Tylko nie wiem, gdzie jest właśnie. A, to jest jeszcze Reikland. Ogólnie. To battle! To battle! Dobra. Konice masz, tych masz, dwóch masz, trzech tych. Moździerz. Wiem szczerze, że moździerz już mnie tak nie podnieca jak wcześniej. No może kurde tych. Dwa razy milicja, może być nie głupia. Dobra. I to będzie tyle. W sumie. 7 tysięcy. Nie tu. Tu. Z chaosem. No. Ja wiem, że pieniędzy nie ma, ale to będzie bardzo ważna, kurde, kwestia. Dobra. Param, param. O, Danielu. Co ty, Danielu, możesz zrobić tutaj? Możesz zablokować armię na 9%, gdybyśmy mieli pieniądze. Wiesz co, idź tu w ogóle. Idź tu w ramach spaczenia i kontroli, plus 4. Jak to padnie, to trudno, ale idę w ogóle w tamtym kierunku. Dobra, chyba tyle, tak? Ewentualnie mogę faktycznie na dyplomację jeszcze spojrzeć. Hagegref. Wiecie co? On ma wojnę ze wszystkimi. Jak on jest tutaj gdzieś na górze, to to wcale nie jest głupi pomysł. Ja wiem, że z mrocznymi elfami to jest... Lepiej się nie paktować, ale on ma wojnę, kurde, też wszystkimi, więc... Niech se będzie. To chce ten? Maulsion chce. Pokoju. Nie, bo to będzie w kurze, kurde, tych Brytończyków. Dobra. Chyba tyle. Morkar. Zobaczmy. Prawdopodobnie uderzą teraz. I niestety to będzie koniec Erengradu. Jaki znamy. Nie mam pojęcia, gdzie ten poszedł. Tu jesteś. Tup. No właśnie, chyba naszego kurde. Jak on się kurde nazywa? To są w trzy armie w ogóle. Tu jest Heinrich. Morkar. Ci z lewa na prawo. No, Karl chyba pójdzie tropem, kurde, tego. Trota. Bo to nie jest głupi pomysł, żeby go pokonać. Ci, mam nadzieję, idą sobie poza Wastrę. Wrodzono intrygę. Początek dzikiego gonu. 61. tura.
O kurde. Orion, król w lasach. Orion, król w lasach i pan dzikiego ogonu, odradza się po raz kolejny w dniu równonocy wiosennej pośród elitarnych dzikich jeźdźców. Wybierany jest kandydat, który zostanie awatarem nieśmiertelnego elfa króla na kolejny rok. Królowa Ariel wykonała, co miała wykonać. Orion wyrusza się więc znów w świat. Natychmiast zwołuje dziki kon, by oczyścić las nieproszonych gości. Herold Gonu dmie wróg, dając elfom i leśnym duchom sygnał do walki w obronie Atloren, budzącym samym nieodparte pierwotne pragnienie pozbycia się wszelkich wrogów lasu. Orion staje się bardziej agresywny wobec swoich sąsiadów. No właśnie, nie wiem, czy to jest końcówka, bo mamy... Nie, właściwie od 69, który mamy. Więc to może, kurde, być. Dobra, to mamy. Git. Przechodzimy szybko do linii montażowej. Ja też nie. Trzeba iść. Tu jest. No i myślę, że się uzupełnimy w trakcie. Tu natomiast... czy jestem w stanie tutaj dojść? Mogłem dojść... Nie, nawet nie, przez rzekę, kurde, nawet nie dojdę. I will go. Arkan, no właśnie, kurde. Bo mamy topór groma w ogóle, nie? Mogą gryz... To jest spoko. Borys, co ty masz? Runiczny kieł. Interesuje mnie również Helmut Feuerbach. Tak? No właśnie, Helmut. Tak. Helmut Feuerbach. Masz Łomacza Skał, ale wiesz co? Topór Groma. Przeciwko piechocie, no. Dobra. To jest talizman. A, weź sobie ten talizman. Łomacz Skał być może komuś damy, być może nie. Mamy wyjące ostrze. Osmocza lanca zostawmy, wyjące ostrze też zostawmy w razie W. No właśnie. A, weź sobie w razie W. Byś musiał dołączyć. Tu arkany nie mamy. W sumie, bo to nie jest głupi pomysł. Gdzie ty jesteś? Tak sobie o tym myślę teraz. Jesteśmy prawie, że ulepszeni. Chociaż tu jest tylko, kurde, ile tych młodzieży jest? 2. No, mamy jeden młodzież tylko. Jeden młodzież potrzebuje w ogóle. Dobra, pójdziemy jeszcze jedną tą. Jeszcze jedną turę. I być może faktycznie zajdziemy tu. Bo Krugheim, no właśnie, nie ma. 2500. Już powoli, kurde, znowu zaczynam się martwić pieniędzmi. Nie mam pieniędzy. Zaczynam się martwić pieniędzmi, bo nie mam pieniędzy. Nie. Dobra, to spada, to idzie w górę. Jest ok, na razie to zostawmy. Tu jest ewentualnie to za 3 koła. Limit werbunku tutaj. No, bo tu będzie nasz przyczółek w ramach północy. Mgliste wzgórze, to jest ta czarna dziura z tym. Spaczenie wzrasta cały czas. Ta kontrola też, kurde, minus 2. Bo tu jest plus 4 i plus 6, byśmy mieli to na 0 za 2600. Właśnie, zastanawiam się, gdzie jest Gotrek i wszyscy. To oni już zniknęli, czy co tu się wydarzyło? Gotrek, przepraszam bardzo. Chyba tak. Dobra, zostawmy to jak jest, zbierzmy troszkę pieniędzy. Natomiast ty, mój miły... właśnie myślałem, żeby tutaj pójść. Do Trota, ewentualnie. Oni tu przyjmują Waldenhof. O kurde. Dobra, czyli Sylwania tak naprawdę nie jest problemem. Mogą być problem, kurde, ten. Dobra, nie, to nic. Tu jest 17 jednostek, ok. Bo tutaj od zachodu nikt nam nie płynie raczej. Idzie ten.
Tu jest pyrrusowe zwycięstwo. W tym momencie można by to kliknąć. Ale poczekamy jeszcze jedną turę. Mamy punkt umiejętności uknuta. I tyle. Nie, no Borys, ale Borys jest tutaj. Daniel? Czy jesteś w stanie coś tu zrobić? Możesz zablokować armię. Właściwie, wiesz co? Nie, tam jest za daleko. Sukces. Ale dojdą tutaj, kurde, w tę turę. Dobra. No i zaatakują. Jeżeli oni są we dwóch, nie? A zobaczymy. Clan Mordler idzie tam. Nie wiem, co on kurde zrobił. On chyba oblega, nie? Tu jest kolejna armia. Zobaczcie, ile jest w ogóle jednostek, nie? Tu pojedynczych tych bohaterów, kurde. Co za masakra w ogóle? Gizeru zniszczone. Oho. Ale do nas jeszcze nie idą. Dobra, w tej duże zaatakujemy. Nie wiem, czy w tym odcinku, ale w tej duże. No. Oni uciekają na północ jednak. Tak, osada oblężona. Osada splądrowana. Bring me to my men. Troszeczkę się uzupełnimy. Mam nadzieję, że Trotto zobaczy i ucieknie. Może go wtedy jakoś dziabniemy. Jest to drobne zwycięstwo. Ale zobaczmy, bo to są same szkielety, bzdury. No tutaj ewentualnie Black Knights. No nie, to peszto tam w dupce. Tutaj ewentualnie cmentarne poczwary. To może być delikatny problem. Mają mury. Mamy moździerz. Mamy wieże. Także wrzucimy naszych ludzi na górę. Będziemy ostrzeliwać. Spoko. Dobra, to będzie ostatnia bitwa w tym odcinku. Także kochani, śmiało dawajcie kolejne propozycje lordów, bohaterów. Głównie bohaterów, myślę, że tutaj mamy ten. Sporo czarodziejów, mamy dwóch czarodziejów na razie. Jeszcze trzeciego trzeba by zdziabnąć. Myślę, że czarodzieja cienia. Albo ognia w sumie. Myślałem, że będzie większa walka z wampirami, bo zazwyczaj tak jest. I dlatego w tym kierunku, jakby szedłem, patrzyłem na Sylwanię cały czas. Ale oni tam dostają dosyć w dupeczkę. No. Bo za pokonanie Vlada dostaje się minus 4 tury do regeneracji, w sensie ten. 4 tury szybciej. No i właśnie, tak mniej więcej wygląda w nocy. No dobra, taka sama mapa, nie? Tylko mury mają. 3. No dobra. Chodź tu. Porzućcie machiny. Wy, którzy tu wchodzicie. Puść to. Dobra. Chcesz od tej północnej strony? No, i będzie łatwiej strzelać po prostu w tamtym kierunku. Aha, stąd aż. Dobra. Elfy na tyłach.
Trzeba będzie się schować za tym. Właściwie to... Wy możecie się schować w lesie. Tak? Czy to jest nieprawdziwa informacja? No. No i okej. Bo tu mają wieżę jedną, tu mają drugą. Mam nadzieję, że ta kurde wieża dojdzie tam. Dobra, tu na murach nikogo nie ma. I dobrze. Myślę, że z tej strony. O. Hurra! We are Sigmar's heirs. Great swords. It will be done. By Sigmar, obey me. Great swords. Tu ładnie. No. Właśnie na górę. Wy nie schodźcie na dół. To jest bardzo głupi pomysł. Tak, ja wiem, że wieża nas kurde atakuje tam. Ładne. I teraz faktycznie zrobili to podobno, że nawet jak się ustawimy w tym kierunku, to można się obrócić i strzelać. Czy my mamy bramę otwartą? Tak, to co my robimy? Quickly!
ready to fire. A speed for the twin-tailed comet. Awaiting orders. Militia. Great swords. Now. Shields up. Yes, General. To może być problem. Militia, form a ring of steel. Great swords, spearmen. Get them! No lingering. Charge! Yes, sir. Halberdiers. We are Sigmar's heirs. Czy ty możesz nie strzelać, kurde, w nas tu? Jaka to masakra jest w ogóle? Tu jest brama otwarta w ogóle? Tak. Bardzo dobrze. Bardzo mądrze. Tutaj, kurde, ten. A wy tędy nie przyjdziecie, nie? Kurde. Smutek. To jest rozwalone niestety. Znaczy nie rozwalone, tylko właśnie... Co za masakra? No, to już się kończy to wszystko. Dokładnie. No. Tyle. Ciach, gnoju. Dziabaj go. Dobrze. Pewne zwycięstwo, kurde. I tyle. No, tutaj było blisko. To było blisko, kurde. Ale 166, no.
Tu ładnie. Ten potrzebuje więcej magii, kurde, ja nie wiem skąd. On ma wziąć więcej magii, ale ogólnie wszyscy tam podziałali. Całkiem nieźle. Oczywiście przejmujemy ten zamek. Prawdopodobnie go sprzedamy. A, troszkę kasy. Poziom prawie 13. A, kupujemy tym razem. Mamy imperialnego Pegaza, co nam, kurde... też nam pomoże. W następnej turze oczywiście to sprzedamy. No, bo sporo ich mamy. Chociaż... No, no, mamy koszt werbunku mniejszy. Nie no, bo poszedłbym w sumie też trochę w tego, w logistyka. Natomiast on nagły atak ma dopiero tutaj. No. Amba Wizard. W sumie... Prędkość, obrona w zwarciu i odporność fizyczna. To jest dobra sprawa. Włócznia by się tutaj nie przydała specjalnie. Dobra. I tyle. Git. Dobra, ty mój miły. Jesteś w sumie już prawie, że na miejscu. Ty się nie musisz uzupełniać jakoś specjalnie. Bo ty jesteś kapitanem, nie? Znaczy kapitanem. Nie, no kapitanem. Tak. Generałem. Generałem, kapitanem. Dobra. Czarodzieja witewnego nie mogę, ale kapłana jak najbardziej. Nie kapitana. Kapłana witewnego oczywiście. Tak, i tutaj było. Uzupełnij wczelnie do armii, trwały efekt miejscowy, to jest stymuluj rozwój. Tak, tak, tak. Ale myślę, że to się nie opłaca, kurde. Żeby tutaj człowiek po prostu stał, skoro już jesteśmy na tej stronie. Po tej stronie gór, więc nie potrzebuję aż tak tych fortów mieć. No, Franz Moritz Grauberger. Dawaj ho. Dawaj ho. No niestety na pierwszym poziomie ja mógłbym poczekać, ale... Ale... Ewentualnie drogi. Nie można drogi walnąć w sumie tutaj. Nic się nie dzieje specjalnego. Kawalerię. Mury. Szansa na epidemię zarazy. Kontrola. Spaczenie minus 3. Wygrywalność miast spod Skavenów. Pod Skavenów. Podmiast Skavenów. Wyczerpanie w trakcie oblężenia. Szansa na udane działanie go bohatera. Można by w sumie mury walnąć tutaj lepsze. No. 214. No i dobra, gdzie ty jesteś w ogóle w gąszczu tych wszystkich ludzi tutaj? Gdzie ty jesteś? Jesteś w zamku? Nie. Jon Snow. Jak ja mogę cię dopaść tu? Bo to jest jego ten, nie? Tak. To bez sensu trochę jest. Jakbym podszedł... Tu... A dobra, bo ja jestem w trybie tego. Tylko czy ja potrzebuję to kurde robić? Teraz, wiecie co? Pójdźmy sobie na Norden. Oddamy go. To będzie w sumie lepsza akcja. Tak mi się wydaje. Nie, no tu mamy, kurde, tu potrzebujemy. Potrzebujemy jakieś, kurcze.
jazdy. Ale będziemy niedługo mieć. No to co ja tutaj się zastanawiam nad tym wszystkim. Dobra. I faktycznie pójdziemy sobie tu. Bo teleport będzie mnie kosztował, kurde, trochę, nie? Chyba, że nie mogę teraz po prostu. No, to będzie fajna, kurde, w następnym odcinku będę musiał porobić te rzeczy, bo jeżeli tu jest spokój, to jest najlepszy moment właśnie na galmarazy i na inne rzeczy, nie? I tu... Tu jest co? Zabójca bestii. To jest runiczny kieł z Dragwaldu. Odporność fizyczna plus 40, wigor na sekundę. A tak w zwarciu siła broni. No. To są fajne rzeczy, kurde. Dla ciebie, mój miły, między innymi. Gdzie ty jesteś? Dla Franca. No. To jest odporność na ostrzał. Właśnie nie wiem, czy te sztandary są, kurde. Potem gdzieś dostępne kirasier, zasięg wzroku kampanii sobie weź. No, zobaczymy. Czy te sztandary będą dostępne właśnie, kurde, naszemu przyjacielowi Helmutowi. No i zamek Artua. No i faktycznie tutaj prawdopodobnie w dwie armie to uderzymy. No, żeby było łatwiej po prostu troszkę. I spróbujemy zrobić porządek tutaj. Delikatny. No. Trochę parawonu. Massive Orkal przejęli. Ty, to oni tu kurde... Czy, no to co ja tutaj? Macie ten? Sojusznicy... Weźcie się kurde, zawrzyjcie jakieś kurde porozumienie, będzie spokój. Przecież Carcassonne całkiem nieźle sobie tutaj radzi. Z tego co widzę. No, idźcie ich tam odeprzyjcie, a my wtedy się skupimy na północy. Schwarzhafen. No. No i git. Dobra, kochani, na tym kończymy. Także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. 10 w ogóle mamy ten autorytetu. Absolutny plus 1. Więc no, faktycznie, jeżeli kurde... Czy ty nie chcesz się już tutaj skonfederować, aby... Jak tam wygląda sytuacja? No. Bazowa wierność 5. Ci mają 7 bazowej wierności. No, z Baltazarem, kurde. Baltazar Gąbka by się, kurde, przydał. Z tymi swoimi czarami. Dobra, kochani, dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Pa, pa. Być może będzie jutro odcinek. Zobaczymy. Na razie nic nie mówię, ale być może będzie. Pa, pa.